Rysiu wsiadł do tramwaju i przysiadł się do zakonnicy. Bardzo mu się spodobała i zaczął ją bajerować, ale ona zgasiła go słowami. Wybacz, nie mogę oddać się mężczyźnie, ponieważ jestem oddana tylko i wyłącznie Bogu. Na następnym przystanku wysiadła. Tramwaj dojechał do pętli. Gdy zdołowany Rysiu wysiadał, tramwajarz zaczepił go mówiąc. Słuchaj, mogę ci powiedzieć o tej zakonnicy coś, co cię zainteresuje. Tak? Co takiego? Ona ma taki zwyczaj, że często o północy można ją zastać samotnie modlącą się i medytującą na cmentarzu. Rysiowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Ubrał się w białą szatę, którą pomalował odblaskową farbą. Przykleił sobie sztuczną brodę i o północy wyruszył na cmentarz. Było ciemno, ale dostrzegł kształty klęczącej zakonnicy. To ja, Bóg, rzekł. Twoje modły zostały wysłuchane. Wybrałem ciebie i chcę, żebyś mi się oddała. Ach, panie, dobrze, odparła zakonnica. Ale proszę, zróbmy to analnie, bo w klasztorze matka przyłożona przeprowadza rutynową kontrolę dziewictwa. W porządku, tylko dupa wyżej, kochanie. Facet zabrał się do dzieła, a po skończonej zabawie zerwał z siebie szatę i krzyknął z uśmiechem. Ha, ha, to ja, Rysio! Widząc to, zakonnica zerwała sutannę i krzyknęła z uśmiechem. Ha, ha, to ja, tramwajarz!